Ponad rok temu nagrałem film, w którym przedstawiałem argumenty, dlaczego według mnie ekipa niedługo się skończy. I jak zapewne większość z Was wie, miałem rację niedługo później grupa ta się rozpadła. Przy okazji czego wiele osób spekulowało, jak poradzą sobie członkowie ekipy po zakończeniu projektu. Ciężko określić dokładnie moment, w którym ekipa dobiegła końca, jednak jako, że minął ponad rok od mojego filmu, to uznałem, że warto sprawdzić, jak radzą sobie byli członkowie ekipy. W kolejności od tych, którzy poradzili sobie najlepiej, do tych, którzy poradzili sobie najgorzej. Przed rozpoczęciem materiału krótkie słowo od sponsora filmu. Każdy z nas robi zakupy w internecie. Jest to już nierozłączna część naszego życia i każdy z nas chce przy okazji robić to jak najtaniej. To dosyć logiczne. I tutaj z pomocą przychodzi sponsor odcinka. Letyshops. Letyshops to serwis cashback pozwalający na zwrot części wydanych przez nas pieniędzy przy okazji zakupów online na prawie 3000 internetowych sklepów. A wśród nich znajduje się nawet Amazon, na którym kupisz praktycznie wszystko. Gdyby tego było mało, na Letyshops regularnie pojawiają się tzw. gorące kaszbaki, czyli zwiększone nawet kilkukrotnie zwroty pieniędzy w określonych sklepach. Warto więc wypatrywać okazji, bo te są ograniczone czasowo. Przykładowo, żeby skorzystać z promocji w sklepie Amazon, na którym akurat jest gorący kaszbak, wystarczą dwa kliknięcia z poziomu strony, ewentualnie wtyczka czy aplikacja. Po zakupie interesujących nas produktów z aktywowanym kaszbakiem, zebrane pieniądze trafią na nasze konto Letyshops, a stąd możemy je wypłacić na nasze konto bankowe lub PayPal. Aby zacząć korzystać z Letyshops, wystarczy kliknąć w link w opisie, zarejestrować się i zacząć oszczędzać pieniądze. Zaczynając od Freeza, który rok po rozpadzie ekipy radzi sobie definitywnie najlepiej z wszystkich członków. Patrząc samymi statystykami, każdy jego film robi minimum 2 miliony wyświetleń, co sprawia, że jest pod tym względem numerem 1 na polskim YouTube. Posiada również jedno z największych kont na Twitterze w Polsce, bo niedawno przebił milion obserwujących. Jednak jego własna działalność to dopiero wierzchołek góry lodowej jego sukcesów. Freeze posiada najwięcej akcji spółki i ekipy, która ciągle tworzy nowych influencerów, m.in. grupę Genzi która to generuje na każdym filmie milion odsłów. Co, biorąc pod uwagę, że dodają oni nowe materiały co około dwa dni, jest wynikiem równie, o ile nie nawet bardziej imponującym niż ten na kanale Freeza. Poza Jenzi niedawno zakończył się projekt Twoje 5 minut 2, a spółka Ekipa podpisała przy okazji kilku nowych twórców. I to właśnie dzięki temu, pomimo upływu czasu, Freeze dalej jest aż tak znaczącą postacią w internecie, bo zawsze jest otoczony nowymi, zyskującymi na popularności influencerami. Spółka Ekipa poza nowymi twórcami wypuszcza też cały czas nowe produkty na rynek. Od żywności, aż po więc raczej dobrze się one sprzedają. Spółka ma też zajmować się produkcją animacji oraz gier. Prywatnie za to Free został ojcem, co przynosi nas do drugiej osoby na naszej liście, czyli Wersof. Wersow to obecnie absolutna czołówka wśród kobiecych influencerek. Po rozpadzie ekipy dalej nagrywała z taką samą, bardzo imponującą częstotliwością, nawet pomimo faktu, że była w ciąży. Skutecznie zwiększając wyświetlenia względem zeszłego roku, rozwijając przy tym aktywnie swoją markę. W rankingu 100 najcenniejszych polskich kobiecych marek osobistych Forbesa znalazła się na miejscu 37, a wartość jej marki została oceniona na 71,5 miliona złotych. Jej kanał generuje od kilkuset tysięcy wyświetleń do miliona na film. Jej Instagram jest jednym z najpopularniejszych w Polsce, a ostatnio przy okazji narodzinie dziecka stała się najgłośniejszym tematem w całym internecie. Przy okazji czego zanotowała ogromne przyrosty popularności. Tylko w zeszłym miesiącu zyskała 116 tysięcy nowych obserwujących na Instagramie. A jak sama twierdzi, jej Insta Story oglądało ponad milion osób. Jej przyszły kontent, który prawdopodobnie będzie tworzyć wokół swojego dziecka, może wprowadzić jej karierę na zupełnie wyższy poziom, docierając do zupełnie nowych grup odbiorców. Przy okazji rozpadu ekipy, praktycznie każdy przewidywał, że Patec bardzo dobrze sobie poradzi, biorąc pod uwagę jego działalność przed dołączeniem do grupy. I tutaj zero zaskoczenia: Patec jest jedną z najbardziej lubionych osób nie tylko w ekipie, ale i ogólnie w polskim internecie. Nigdy nie uczestniczył w żadnej głośniejszej dramie, nawet przy okazji rozpadu ekipy nie wypowiadał się na ten temat, aby nie budzić przesadnych kontrowersji, nie niszczyć sobie wizerunku niepotrzebnym konfliktem. A rozpad ekipy tylko mu pomógł, bo dzięki temu nie musiał spędzać czasu na tworzeniu filmów z ekipą i mógł w pełni skupić się na kontencie podróżniczym, który tworzy samodzielnie. Widać, że Patec bardzo lubi tworzyć te filmy, jednocześnie widownia docenia to, co robi. Niedawno z sukcesem zakończył swoją serię 80 Dni dookoła Świata w której, jak sama nazwa wskazuje, w 80 dni podróżował po najróżniejszych krajach. Bardzo ambitna seria, która spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród youtubeowej społeczności, jednocześnie zapewne będąc spełnieniem marzeń dla Pateca. Seria sprawiła, że jego kanał zyskał rekordowe ponad 10 milionów miesięcznych wyświetleń. Wystąpił również dzięki niej w Dzień Dobry TVN oraz zdobył wielu nowych fanów, którzy zaczęli śledzić jego content. Obecnie generuje kilkaset tysięcy odsłon na film. Niedawno wystąpił też w reklamie obok Cezarego Pazury, co pokazuje, że jego kariera jest w bardzo dobrym miejscu. Fusialka to dosyć wyjątkowy przypadek, bo tak naprawdę dopiero po rozpadzie ekipy zaczęła brać swój kanał na poważnie i regularnie dawać filmy. Te zaczęły zyskiwać dobre wyświetlenia, bo jako że została ona w dobrych relacjach z Freezem, to na jej filmach zaczęły pojawiać się osoby z Genzi czy z innych projektów spółki, dzięki czemu mogła liczyć na polepszenie się zasięgów i obecnie zdobywa kilkaset tysięcy wyświetleń na film. I YouTube ma przyrosty subów, i Instagram również dociera do nowych odbiorców, więc na tle reszty ekipowiczów nie wypada najgorzej. Wujek Kuki nigdy nie był w pełni influencerem, pełnił raczej rolę opiekuna ekipy, kogoś kto miał trzymać w ryzach cały projekt, a jego popularność była skutkiem ubocznym pojawienia się w filmach. Wydawał się dużo bardziej odnajdywać w zarządzaniu projektami niż w występowaniu przed kamerami i pod tym względem definitywnie ma teraz dużo większe pole do popisu niż za czasów starej ekipy. Wujek Kółki został prezesem zarządu spółki ekipy, która cały czas poszerza zakres swojej działalności, więc raczej nie narzeka na brak roboty. I słuchając wywiadów z nim wydaje się, że prowadzenie spółki jest dla niego więcej niż praca i da się wyczerpać. Czuć w nim sporo pasji. Dalej też można okazyjnie zobaczyć go w filmach między m.in. Fusialki. Tromba jeszcze przed rozpadem ekipy zaczął spotykać się z coraz większą krytyką. Widzowie zarzucali mu ogromne ego, raz nazywali jego filmy nudnymi, bez większego pomysłu i dla wielu wydawało się, że robił wszystko na siłę. Często jego kontent krecił się wokół jedzenia czy robienia sobie nowych tatuaży, co nie każdemu się podobało. Już miesiąc po ogłoszeniu rozpadu ekipy w sierpniu stracił 10 tysięcy subskrypcji jako pierwszy z byłych członków ekipy. Niedługo po rozpadzie grupy dał wywiad do żurnalisty, w którym zniechęci do siebie ogrom ludzi. Zwyzywał w nim fanów ekipy, którzy stanowią ogromną większość jego widzów od chorągiew. Jego częstotliwość wrzucania filmów po tym wywiadzie mocno spadła, jego wyświetlenia również poszypowały w dół. Jedynie filmy, w których opowiada o związku czy przeprowadce, zdobywają większe wyświetlenia. Zwyczajne jednak mają dużo mniej odsłon niż niegdyś, czasem zdobywając zaledwie 100 tysięcy odsłon. Jego kanał od roku traci subskrypcje, jego Instagram od kilku miesięcy również ma spadki obserwujących, a zainteresowanie trombą wydaje się cały czas spadać. Wystąpił w serialu Wilk, co jednak nie przyniosło mu szczególnie wzrostu popularności, a poza tym praktycznie w pełni skupił się na karierze walk free fightowych. Okazyjnie pojawiając się na innych wydarzeniach, niekoniecznie skupiających się na walczeniu. Na samych walkach jednak obecnie nie wydaje się wypadać zbyt dobrze. Większość fanów Fame MMA ma go za nudną i bezbarwną postać w federacji. Podczas jednego z programów nie wyraził nawet zgody na telefon od widzów, co mocno zdenerwowało publikę. Bo większość z nich oczekuje, że coś się będzie na tych programach dziać. Jego kontrakt obejmuje jeszcze jedną walkę, więc na pewno zobaczymy go przynajmniej jeden raz w klatce. Pytanie, jak sprawy będą się miały po zakończeniu kontraktu. Marcysia po rozpadzie ekipy również nie miała łatwego czasu, bo jej kontent, tak jak w przypadku Tromby, spotykał się ze sporą krytyką. Co finalnie sprawiło, że szybko sobie odpuściła, bo przez ostatnie 9 miesięcy nie dodała ani jednego filmu. Skupiając się jedynie na prowadzeniu Instagrama. Ten jednak, tak jak w przypadku Tromby, również od roku traci obserwujących. Niedawno Marcysia usnęła wszystkie filmy ze swojego kanału, a zamiast tego wstawiła piosenkę, która ma zapowiadać jej debiutancki album. Co wydaje się dosyć dobrym ruchem, bo Marcysia już od pierwszych ekipowych piosenek, na których występowała, była mocno komplementowana. Ludzie pisali, że świetnie wychodzi jej śpiewanie i że powinna zacząć robić celowe rzeczy. Problemem jednak jest to, że jest to sporo spóźnione, o jakieś dwa lata. Po pierwsze zasięgi na jej kanale po dziewięciomiesięcznej przerwie mocno spadły, a po drugie ogólne zainteresowanie Marcysią jest po prostu dużo niższe. Kiedy jej niedawny TikTok zebrał ponad 3 miliony wyświetleń, jednym z najpopularniejszych komentarzy zbierający aż 15 tysięcy polubień był zapomniała o istnieniu. Jej debiut więc w miesiąc zebrał 600 tysięcy odsłon, co może nie brzmieć tragicznie, jednak jest to jej solowy debiut, coś co powinno przyciągnąć jak najwięcej osób, a obecnie ma mniej wyświetleń niż piosenki ekipy generowały w zaledwie kilka godzin. Nowciak po zakończeniu ekipy nie dodawał zbyt regularnie filmów. Jego kariera w tym zakresie więc szybko poszybowała w dół. Niektóre jego filmy mają wyświetlenia rzędu 60 tysięcy. Nowiaks obecnie publikuje filmów już od 4 miesięcy, a zamiast tego skupił się na innych odnogach swojej działalności, głównie w świecie mody. Marka Relap, której jest współwłaścicielem, jest całkiem popularna. Ma na Instagramie ponad 100 tysięcy obserwujących i spora szansa, że widzieliście kogoś, kto nosił ich ciuchy. Niedawna kolaboracja z Pumał tylko potwierdza status marki. Poza tym niedawno stał się współwłaścicielem sklepu Grail Point w Krakowie, czyli dosyć unikatowego miejsca, gdzie sprzedawane są ekskluzywne i limitowane pary butów czy ciuchów. Widać, że robi to co lubi mimo, że jego kanał jest nieaktywny, to ten raczej nie ma na co narzekać. Jego Instagram przez ostatni rok nie stracił obserwujących przez dwa skałki wynikający sposób na temat jego dziecka, które niedawno przyszło na świat. Murcik przez ostatni rok zaliczył spory spadek wyświetleń. Cofając się rok wstecz, możemy zobaczyć kilkaset tysięcy wyświetleń na film, obecnie za to bliżej jej do około 100 tysięcy. Jej content również, jak w przypadku Tromby i Marcysi, był mocno krytykowany, głównie przez fakt bardzo częstych odcinków z jedzenia. Te były nazywane leniwym contentem, a komentarze porównujące jej content do filmów Pateca były i dalej są na porządku dziennym. Patrząc jednak na sukces kanału Książula, możemy wysunąć wniosek, że to nie content opierający się na jedzeniu był tutaj problemem, a raczej jego wykonanie. Obecnie patrząc na Social Blade można odnieść wrażenie, że Murcix ma się całkiem dobrze, jednak są to wyświetlenia tylko z shortsów. Murcix obecnie jest mało znaczącym twórcą w internecie, o którym praktycznie się nie wspomina. Jej Instagram stracił już 50 tysięcy obserwujących, a przez ostatni rok mogli się oni usłyszeć jedynie przy okazji jej dramy, w której zarzucano jej kupowanie wyświetleń, oraz przy okazji eventu, w którym influencerzy ścigali się samochodami. Kiedy to przez jej wypadek organizatorzy zdecydowali się zmienić formułę przyszłych wydarzeń? W przypadku poczciwego krzycha wiele osób twierdziło, że da sobie radę ze swoim kontentem motoryzacyjnym. Niestety jednak, po odejściu od ekipy, bardzo szybko jego wyświetlenia zmalały. Już 4 miesiące po rozpadzie ekipy problematyczne robiło się dla niego przebicie 200 tysięcy odsłon, a już w listopadzie stracił pierwsze 10 tysięcy subskrypcji. Jego Instagram również zaczął tracić obserwujących. W styczniu tego roku ogłosił, że wprowadza na kanale zmiany i chce zdawać rzeczy, ale za to dłuższe i lepsze jakościowo filmy. Zmienił też nawet swoją nazwę na YouTube z poczciwego Krzycha na Kindly. I o ile dało mu to na początku lekki zastrzyk wyświetlenia, w mniej więcej podobnym czasie został ogłoszony jego występ w programie na TVN Turbo, tak szybko jego wyświetlenia ponownie zaczęły maleć. I te obecnie często nie przekraczają nawet 100 tysięcy. A biorąc pod uwagę, że kontent motoryzacyjny bywa całkiem kosztowny, może być to mocno problematyczne i sprawić, że jego filmy przestaną być opłacalne. Mini Mike to osoba, której ludzie przewidywali największy upadek po rozpadzie ekipy. Dla wielu jego content od zawsze odstawał względem reszty. Spora część fanów ekipy też po prostu nie lubiła jego postaci, a wielu sądziło, że Minimike wręcz psuje ekipę. Ogrom osób spekulowało, że bez pomocy Freeza minima zwyczajnie sobie nie poradzi, i patrząc na jego filmy tuż po rozpadzie ekipy, od samego początku było bardzo źle. Jego filmy nie dość że generowały niskie wyświetlenia, bo często nie przekraczały nawet 100 tysięcy, to spotykały się też z ogromną ilością łapek w dół. Był jedynym członkiem, który konsekwentnie przebił barierę 50% łapek w dół. Nie wspominając o masie nieprzychylnych komentarzy, które wyśmiewały jego ówczesną sytuację. Wiele osób wydaje się bardzo cieszył widok w upadku Minimajka, zwłaszcza po jego wywiadzie, w którym powiedział niesławne zadanie, śmieszne jak twoja wypłata. Minimajk pod wpływem komentarzy i słabych wyświetleń niedługo później przestał wrzucać nowe filmy, a jego kanał już od 7 miesięcy pozostaje nieaktywny. Przez ostatni rok, tak jak Tromba, skupił się na treningach do walk, z oczywistych względów jednak pula jego przeciwników jest bardzo ograniczona, a patrząc na reakcje ludzi, wiele osób nie chce już oglądać walk niskorosłych. Pod postem na Instagramie Highliga o walce Minimajka, najpopularniejszym komentarzem jest: Raz mogło być to fajne, ale teraz. Jego walka ostatecznie nie doszła do skutku przez odwołaną galę Highlig. Patrząc na przykłady ludzi, którzy odstawiali na bok internetowe kariery, aby skupić się w pełni na walkach, wielu z nich skończyło bardzo słabo. Zwłaszcza kiedy nie dają dobrego show podczas występów na galach. I tak, w przypadku Minimajka jego przyszłość jest dosyć niepewna.